liczy. To może postaram się zreferować na szybciutko ten druk. Tutaj był omawiany w zarządzie, bardzo zarząd na nim pracował, dostał nam pieniążki z grantów. Chcielibyśmy tu jeszcze autopoprawką zrobić, zarządu. W paragrafie trzecim, w punkcie trzecim nie jest kwota 3000, tylko zostaje kwota 2000 na zadanie pod nazwą Wigiel trzeciej, a kwota w paragrafie trzecim, w punkcie czwartym ulica Wileńska, zakup wyposażenia sportowo-rekreacyjnego, daje mi kwotę nie 3000, tylko 4. I teraz myślę, że przystąpię do omawiania tego druku. Może omówmy druk, a później będą głosy zabierane. Rozumiem, że... No wszyscy już 3 razy, żeśmy przeczytali. Znaczy, no ja chciałbym tylko wyjaśnić, co były pieniążki przedstawione na zadania dotyczące grantów. Nie zostało żadne z tych zadań zrealizowane. Jedno... Rozsłuchanie. 7, 6. Nie, najmocniej. Poczekajcie Państwo z tymi pytaniami. Chciałbym tylko Państwu przedstawić, jak to wygląda. Tak jak mówię, nie zostały zrealizowane na nasze pieniążki żadne granty. Zarząd zdecydował się w tych porozmowach z jednostką, przekażę te pieniążki w następnym roku. Jak macie Państwo w paragrafie trzecim przedstawione, pieniądze pochodzą z paragrafu drugiego, czyli zanulowanych zadań. Odzieram dyskusję. Proszę bardzo, czyli tak, zaczniemy sobie tak po kolei. Pan Stanisław Skrzyński. Ja mam pytanie, panie przewodniczący. Czy w dzielnicy trzeciej nie ma dzieci i młodzieży, że taki wniosek nie został zrealizowany? Były pieniądze na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży. Pieniądze przeznaczamy w tej chwili, no już w czerwcu, ponieważ wakacje się zbliżają. Czy nie było dzieci chętnych w ramach dzielnicy, żeby wysłać na ślub wypoczynek? Ja nie rozumiem tego. Znaczy, ja mogę odpowiedzieć w imieniu zarządu, który pełni tej funkcji od 23 kwietnia. No, z tego co wiem, wnioski były błędne. Jeden wniosek został zrealizowany nie za pieniądze nasze dzielnicy, tylko za pieniądze miasta. Więc tam są większe środki do dyspozycji, a stowarzyszenia nie mogą uczestniczyć powiedzmy w dwóch procedurach, czyli jeżeli biorą pieniążki z jednej z puli, to z drugiej nie mogą skorzystać. Tyle mogę wyjaśnić. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to możecie się ewentualnie zwrócić do przewodniczącego Komisji Grantów, ale wydaje mi się, no, dzieci są, zostały jakieś postawione wnioski błędne. No, tyle. No. A pani? Pomimo, że osobiście rozmawiałem w parafiach z osobami, które mają wypełniać i poinstruowałem, że jeżeli są jakieś wątpliwości, że my się zgłosimy do tego referatu, który to przygotowuje, który jest od tego za to odpowiedzialny, żeby to było dobrze wypełnione. Mimo to niestety wnioski były bardziej albo w ogóle nie wpłynęły. No jest to dla mnie niezrozumiałe i ubolewane. No ale tak się stało. A tylko w parafiach? Bo tego to są grupy sportowe, gdy się zawozy. Proszę Państwa, te jednostki, które składały w zeszłym roku, w zeszłych latach, te zostały poinformowane. Trudno mi docierać do wszystkich. Nie, do miasta. Panie Radny, można teraz nie ma, ale na przyszły rok też będzie, tak? Żeby wysłać coś do klubów sportowych, ze względu na to, że wiem, że oni organizują wyjazdy. Proszę bardzo, wcześniej uważa się pani... Proszę bardzo, pani Aniela. Proszę bardzo, pani Aniela. Tak, ja tak...
czytając ten projekt uchwały, ja rozumiem, że te środki spadły, natomiast przyznam się szczerze, że chciałabym inaczej przeznaczyć te środki, jeżeli to bym można to powiedzieć, bo tu jest Śródmiejski Ośrodek Kultury na Mikołajskiej. Ja chciałabym zrozumieć, czy to będzie na Mikołajskiej ta prelekcja i my tam mamy... A 6 tysięcy złotych? No właśnie. Ja tylko z takim pytaniem powtórę byliśmy wczoraj na cmentarzu Rakowickim i oglądaliśmy grobę powstańców styczniowych. I wstępnie żeśmy tak deklarowali się, że oczywiście Rada by pozwoliła, przeznaczylibyśmy więcej troszkę pieniążków na rekonstrukcję tych grobów, bo są rzeczywiście w stanie. Akurat tam leżą. Ja uważam, że moje takie było odczucie, że jeżeli byśmy więcej pieniążków przeznaczyli, to zakończylibyśmy pewien etap rekonstrukcji tych grobów, bo rzeczywiście inne dzielnice dały troszeczkę więcej pieniążków. Potrzeby są bardzo. Ale inne w ogóle. Tak, no ale potrzeby są wielkie. Natomiast ja rozumiem, że ta prelekcja na temat II wojny światowej, tak myślę, że to chyba chodzi o II wojnę światową, tu nie jest co prawda napisane, której to wojny dotyczy, być może to... Może być też pierwsza, też byliśmy po prostu. No właśnie, więc nie bardzo... Ale to posłuchajmy. Więc chciałabym zadać pytanie, czy to będzie na Mikołajskiej, tam Domu Kultury, czy to będzie u nas? I czy nie mamy innych takich bardziej, że tak powiem, potrzebnych zadań, które moglibyśmy zrealizować? Dobrze, to ja bym może tak... poprosiłbym co do wyjaśnienia, czego dotyczy prelekcja, potem bym tak zrobił. Potem bym przedstawił opinię zarządu dotyczącą właśnie tego celu wydatkowania pieniędzy i później jeszcze dodatkowo pewnie Mateusz Groszy, członek zarządu, też by odpowiedział na temat tych grobów. Więc prosiłbym najpierw panią, prosiłbym bardziej najpierw o odpowiedź, o wyjaśnienie tutaj. Ale ja mam jeszcze pytanie na temat. Nie, przepraszam. Może pani Małgosia Janiec, proszę o wyjaśnienie tutaj, czego dotyczą te prelekcje. Zwracam się do państwa o poparcie dla podania tych pieniędzy. Jest to moja inicjatywa pierwsza, w której zwracam się z prośbą o dofinansowanie prelekcji. Jest to związane myślę, że z informacją, że jeżeli będzie ta prelekcja w Śródmiejskim Ośrodku Kultury na Mikołajskiej, to chyba jest to związane ze sposobem, z procedurą wydawania tych środków. Chyba nie można by przeprowadzić tutaj przez sędzie. Są to otwarte prelekcje, także jak pamiętam, że poprzednio znajdowane to robił to Dom Kultury, czy kuratorium oświaty informowało wszystkie szkoły o takich prelekcjach, które są autentyczne bohaterowie, opowiadają swoje historie, a muszę państwu powiedzieć, że są to bardzo ciekawe historie, jest ostatni kawaler Czerwa, jest pan, który miał 9 roków śmierci, złagodzono mu do 7 roków śmierci. To są ostatni ludzie, którzy jeszcze żyją. Chcieliby to opowiedzieć. Środki, które zyskają z tytułu, będą przeznaczone na działalność stowarzyszeń kombatanckich, ponieważ niestety nie mają już środków na to, żeby prowadzić swoją działalność, a nawet jeżeli jest ich 4, 5, 6, to wyjście takich 94-latków na spotkanie z młodzieżą, chęć przekazania im tego, co przeżyli autentycznie. Muszę powiedzieć, że jestem na każdej prelekcji, na każdym spotkaniu, na każdym koncercie, które są ostatnio organizowane, bardzo ciekawe, na
gdzie łatwiej to wtedy rozszerzyć. Jest to bardzo duża sprawa. I dlatego bardzo proszę. Procedura nie pozwala przez ten dom kultury, natomiast tam można to po prostu procedować wydatkowanie tych pieniążków. Zapraszam wszystkich. Te telewizje są wszędzie ogłaszane, czy koncerty są pewnie jedno trochę. Nieraz są to zbierane pieniążki na budowę pomnika krajowych, nieraz są to zbierane pieniądze na działalność, nieraz na wydawnictwo. Dlatego zwracam się do Państwa po raz pierwszy przez te 20 lat o pomoc organizacji, której mam zaszczyt jako wolontariusz przewodniczyć. Dziękuję bardzo. Również dziękuję za wypowiedź Pani Radnej. Małgosi, tutaj jeszcze Mateusz, myślę, żeby się odnieść jeszcze po wyjaśnianiu wszystkich tych kroków. Proszę Państwa, jest jednak jakaś lista tych głosów, czy nie? Dobrze. Tak, ustaliliśmy trzecie. No to właśnie tu już zaczęliśmy, przeskakujemy, wracamy. Nie. Ja tak tylko pytam. Poinformowałem, że po zadanym pytaniu odpowie Pani Małgosia Jadis, Mateusz Drozd i potem wrócimy do dalszych wypowiedzi. Natomiast ma darmo. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałbym podziękować tej Pani Kamieli Kozłowicz za głos, za troskę o to, że drodze w sensie stycznowym niszczeniu cały czas na cmentarzu wojskowym na Rakowicach. Natomiast na szczęście się okazuje, że ten problem jest chyba już rozwiązany. Proszę kontynuować. No nie, no może przepraszam. Bo ja ci obiecam, to może trzeba było od razu zrobić, bo tutaj nie wiem, co ma służyć do liczby. Ja zaraz może wydawanie dana kurki. Znaczy ja nie wiem, bo chciałbym jej odpowiedzieć, ale widzę, że tutaj panie. Bardzo możliwe, że władze miasta wzruszone tym faktem, również zdecydowały się załatwić całościowo. Rada Miejska, dana miasta złożyła deklarację o budżecie miasta Rzeszowa, że zadała pytanie. Proszę mogę? Proszę. Prosząc o to prezydenta o przekazanie z oszczędności. Musimy przystąpić do głosowania. To jest za poparciem wniosku formalnego o zamknięcie dyskusji. Proszę o podniesienie ręki. Cebulkę, bo ja nie widzę, jak poprzeć. Dobrze? Tak. Proszę trzymać ręce, to jest za. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć jest za. Kto jest przeciw? Trzy, cztery. Kto się wstrzymał? Raz, dwa. Wniosek został sformułowany i przechodzimy do głosowania zamknięcia dyskusji i głosowania druku 433. To jest za poparciem druku numer 433. Proszę o podniesienie ręki. Poprawka na 4000, tak? Tak, za tu poprawkami oczywiście. Dziękuję bardzo. To jest przeciw. Wróćmy. Kto z Państwa jest za, jeśli mogę prosić? Bo później będą mnie... Przepraszam, nie prowadzę sesji jeszcze, ale... To jeszcze raz. To jest za poparciem druku numer 433. Proszę o podniesienie ręki. 13, 14. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Raz. Dziękuję bardzo. Uchwała została